Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a to jest Q&A, czyli dyżur eksperta. Ja nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym i jestem również autorem receptur w firmie Best Lab, a w szczególności suplementu, który nazywa się Vitamin Best. No i tutaj dzisiaj spotykam się z Wami, żebyśmy sobie zrobili tak zwane odpowiadanie na najczęściej pojawiające się pytania. Dlatego, że dość dużo osób pisze do mnie na moim profilu, na profilu Iwona Wierzbicka i zadajecie mi bardzo często podobne pytania. Najczęściej występującym pytaniem jest wysłanie do mnie fotki zaczerwienionego ciała i pytacie, co Wam się stało, co mogło coś takiego spowodować. Otóż to jest właśnie najczęstszy objaw wzięcia niacyny, czyli witaminy B3. Witamina B3 jest między innymi w suplemencie właśnie Vitamin Best i witamina B3 jest odpowiedzialna za tak zwany efekt flash. Efekt flash to jest po prostu rozszerzenie naczyń włosowatych i szybszy przepływ krwi. Co nie jest skutkiem ubocznym, co nie jest alergią, co nie jest czymś szkodliwym, jest to coś zupełnie naturalnego. Jest to kwestia tego, że niacyna zadziałała po prostu dość intensywnie i z tego powodu naczynia rozszerzyły się. Niektórzy panikują, niektórzy mają palpitacje serca, niektórzy myślą sobie, że czas dzwonić na pogotowie albo wziąć, zażyć na przykład wapń czy jakiś środek antyhistaminowy. Otóż nic nie trzeba robić, taki efekt flash, zaczerwienienie mija około 30-40 minut po wzięciu. I co zrobić, żeby takiego efektu flash nie ma? No, najlepiej, jeżeli suplement Vitamin Best podzielicie sobie na dwa, czyli jeden bierzecie rano, drugi bierzecie po południu. Wtedy zmniejszacie ryzyko wystąpienia efektu flash. Tak jak mówi, nie jest on szkodliwy, jest on może troszkę uciążliwy, w szczególności jak ktoś gdzieś jedzie na spotkanie i robi się czerwony. Najczęściej ta czerwień pojawia Wam się we wzgięciach łokci, wzgięciach kolan, na dekolcie. To zaczyna trochę swędzieć, no bo jest taka szybka reakcja naszego organizmu. Otóż jest to fajna reakcja, no bo ta skóra zostaje szybko dotleniona, no ale może nam się pojawić takie uczucie zaniepokojenia, zimna i tak dalej. Najlepszym sposobem jest rozdzielenie sobie dwóch kapsułek, wzięcie jednej kapsułki rano, drugiej po południu. Można próbować brać te kapsułki rano i wieczorem, natomiast tutaj trochę uczulam, ponieważ witaminy z grupy B mogą działać na niektóre osoby pobudzająco. Na mnie nie, ja biorę rano i wieczorem. Natomiast są osoby, które czują większe pobudzenie, w szczególności te, które mają niedobór witamin z grupy B. Także te osoby, które wezmą sobie wieczorem, mogą czuć pobudzenie i polecam, by brać jakby po posiłku albo do posiłku, a nie całkiem na pusty żołądek. I teraz powiem Wam, jakie są zalety brania suplementu przed, w trakcie i po posiłku, bo to też często się pojawia. Otóż, jeżeli weźmiecie suplement przed posiłkiem, to zaletą wzięcia przed posiłkiem jest to, że niejako posiłek przykrywa, tak? Są osoby na przykład, które mają taką tendencję do odbijania się i wtedy mówicie, ten suplement chyba nie jest okej, bo mi się odbija. A weźcie pod uwagę, że suplementy po to zostały zamknięte w kapsułkach, żeby to się dało, że tak powiem, połknąć, tak? Bo one mają określony, specyficzny zapach. No są to substancje czynne, w szczególności taki może nieprzyjemny zapach, na przykład mają witaminy z grupy B. Więc dla wielu osób kapsułka jest ratunkiem. No ale wiadomo, w żołądku to się rozpuszcza i jeżeli ktoś ma refluks, ktoś ma nadwrażliwy żołądek, ktoś ma na co dzień takie odbijanie się, to nic dziwnego, że odbije Wam się tym smrodkiem, czyli dokładnie tym, co się wysypie w żołądku z kapsułki. No i zjedzenie na pusty żołądek i zajedzenie jakby tego posiłkiem, to jest taka czapka. Dzięki temu te suplementy się tak nie odbijają. I tutaj wiele osób ratuje się w ten sposób, jak łyka na przykład kwasy omega rybką, żeby się nie odbijało. No to właśnie przykrywam posiłkiem. Niestety wadą tego może być to, że na pusty żołądek, jeżeli przyjmiecie na śluzówkę suplement z niacyną, a te nasze suplementy, w szczególności Vitamin Best tutaj, czy Best Life, no wszystkie suplementy z Best Laba, one mają bardzo wysoką biodostępność. Ja już po prostu zadbam o to, tak samo jak Olga Grech, tak samo jak Kuba Maurycz, zadbaliśmy o to, żeby to były
pierwiastki, substancje, witaminy, bardzo biodostępne i w postaciach takich, które mają działanie na nasz organizm, realne działanie. Tak jak się mówi, że suplement nie działa, tak te działają, co czuć właśnie po tym, że Wasz organizm coś pokazuje, to znaczy, że po prostu czuć. I teraz jak bierzecie, jak przykryjecie posiłkiem, tak, to też nie będzie odbijać. Z kolei jak weźmiecie w trakcie posiłku, to nie bierzecie na czystą śluzówkę, tylko bierzecie w trakcie. I to jest sposób na przykład dla osób, które mają po suplemencie mdłości, bądź im się odbija, bądź mają zaczerwienienie. Wadą wzięcia po posiłku jest to, że jeżeli jesteście na takiej diecie, na przykład takie jak ja, żyjecie 2 lub 3 posiłki, więc te posiłki z zasady są duże, no to jak się tak najecie po kurek i jeszcze później macie połknąć 3, 4, 5, 6, 7, może 10 kapsułek, no to się pojawia problem, ponieważ zjedliście, a tu trzeba wypić całą szklankę wody i łyknąć garść suplementów, no to niestety może być taki problem, że ten posiłek się niezbyt dobrze będzie trawił, bo jak wiemy, nie najlepiej jest rozwadniać sobie soki żołądkowe, w związku z tym wzięcie suplementów zaraz po posiłku z całą szklanką wody może być średnim pomysłem. Dlatego dla osób, które doświadczają efektu flash albo jest Wam niedobrze. Po czym Wam jest niedobrze? Niedobrze jest po cynku. Jeżeli po cynku jest niedobrze, znaczy, że ten cynk działa. Znaczy, że ta postać cynku jest taka, jaka powinna być. Duża dawka cynku, tutaj akurat w naszym preparacie tego cynku jest wystarczająco tyle, ile powinno być. Natomiast niektóre osoby są wrażliwe i wzięcie nawet tych 15 mg na raz może powodować mdłości. Jest to normalne. W niektórych suplementach jest nawet 50 mg. To sobie wyobraźcie. Osoby, które wezmą 50 mg cynku na czystą taką śluzówkę, wiecie, na tak zwany pusty żołądek, mogą doświadczyć wymiotów, dreszczy, potów. Jest to normalna reakcja na cynk. Więc biorąc pod uwagę, że ten suplement jest mocny i tak zalecamy go rozdzielić, czyli jedna rano, jedna po południu, bądź jedna rano, jedna wieczorem, to i tak wciąż pozostaje to na tyle silne, choć nie przekraczamy dawki, że no, możecie odczuwać mdłości, jakieś mrowienie, czy różne inne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, to zadawajcie pytania, bo ja widzę, że dużo osób dołączyło i słucha mnie tutaj z uwagą, co ja sobie tutaj opowiadam, no ale ja jestem tutaj specjalnie dla Was, dlatego jeżeli macie jakieś konkretne tutaj pytania, to zadawajcie, ja Wam będę tutaj na bieżąco starała się na to odpowiedzieć. O, już widzę, że pojawiły się pytania. Jak brać witamin B przy Euteroxie przyjmowanym rano na czczo? Więc wstajecie rano, Euterox macie najczęściej przy łóżku, łykacie Euterox, popijacie wodą, najczęściej wystarczy mały łyczek wody do tego, żeby ten Euterox się wchłonął, a później możecie zostawić sobie tą większą porcję wody, no chyba, że ktoś rano zwykł pić szklankę wody na czczo. Wtedy popijacie sobie Euterox z większą ilością. Natomiast ja wyznaję zasadę, że my chcemy, żeby dana substancja się wchłonęła jak najszybciej, tak? Po to Euterox się przyjmuje na czczo, żeby on się szybko wchłonął, więc dobrze jest mieć Euterox na szafeczce przy łóżku, łyknąć sobie Euterox, popić małą ilością wody, a dopiero później rozpoczynać procedurę picia większej ilości wody i tak dalej. No później jecie śniadanie, no bo zapewne jecie jakieś tam śniadanie o którejś godzinie. Możecie suplementy przyjąć niekoniecznie do śniadania zaraz po wstaniu, tak? Bo na przykład może jesteście osobami, które jedzą śniadanie dopiero o 12, no to możecie sobie ustawić taki schemat. Większość suplementów łyka się w schemacie 2x1 albo 2x2 i wtedy do pierwszego posiłku możecie przyjąć suplementy, tak? No ja Wam powiem, że ja już jestem tak niewrażliwa na to, że mnie nie rusza ani nie mam mdłości, ani nie zaczerwieniam się, bo my się też po pewnym czasie przyzwyczajamy. Jak połączyć wszystkie 4 suplementy z BestLab? Co, z czym i o jakiej porze? Dobra, więc jeżeli mówimy o wszystkich 4, to mamy na myśli Vitamin Best, mamy na myśli Best Life, mamy na myśli Best One i mamy na myśli NeuroBest. I teraz, jak to połączyć? Słuchajcie, nie ma znaczenia, jak to połączycie, bo to znaczy,
Chodzi mi o to, że to i tak w ciągu doby będzie dość duża porcja, tak? Witamin B ma mocno, że tak powiem, podciągnięte ilości. Tutaj sobie spójrzcie na tabelę, jak dużo na przykład niacyna 312%, witamina B5 800%, B6 3571%. Jakby witaminy z grupy B, one nam się wypłukują z moczem, więc tutaj nie ma problemu i na przykład dość fajnie się połączy ten suplement NeuroBest z suplementem Vitamin Best, no bo witaminy z grupy B, one nam się będą wypłukiwały. Tylko, jako że witaminy z grupy B mogą działać pobudzająco, no to może się pojawić taki problem, jak z suplementem NeuroBest, jak to sobie połączyć. Bo moim zdaniem trochę dobrze było rozdzielić. Skoro witaminy z grupy B wypłukują się z moczem, to dobrze by było rozłożyć sobie je w ciągu dnia. Także sprawdźcie, jak Wy na to reagujecie. Czy Was witaminy z grupy B pobudzają? Pewne jest, że ten jest najmocniejszy, więc ten przyjęlibyście sobie rano i po południu. A jeżeli chcecie do tego dołączyć NeuroBest, no to tu powinniście przyjąć na przykład rano i wieczorem. I też tak by było ok. Natomiast co jest ważne? Dobrze by było przed rozpoczęciem przyjmowania tych suplementów zrobić sobie choćby witaminę, badanie homocysteiny, badanie poziomu witaminy B12, badanie poziomu kwasu foliowego. Teraz wiem, że Genom wprowadził też takie badania kwasu foliowego, żeby sprawdzić, które postacie kwasu foliowego mamy zakumulowane w organizmie. W naszych suplementach ten kwas foliowy jest w postaci zmetylowanej i super, tak? Natomiast weźmy pod uwagę, że tego kwasu foliowego jest tutaj sporo. W moim Vitamin Best jest 400 mikrogramów i to jest dzienna dawka, natomiast w suplemencie NeuroBest znajduje się go 200. No jest to dość dużo, co jest szczególnie zalecane u osób, które mają podwyższony poziom homocysteiny. Natomiast osoby, które mają prawidłowy poziom homocysteiny albo niski poziom homocysteiny, może się okazać, że połączenie tych dwóch suplementów to jest trochę za dużo. Ale zawsze możecie sobie robić modyfikacje. Na przykład możecie zrobić tak zwane mikrodaweczkowanie, czyli Vitamin Best możecie zamiast dwa razy jedna przyjmować jedną, tak? To też będzie całkiem spoko. Jeżeli nie jesteście osobami, które mają duże potrzeby, to Wam starczy wtedy na 2 miesiące i NeuroBest też możecie przyjmować w dawce 1. Wtedy na przykład ten przyjmujecie rano, a ten przyjmujecie po południu. Tak jak mówię, wszystko zależy, czy Wasz organizm ma większe potrzeby i jaki poziom homocysteiny macie. No pozostałe suplementy to nie ma problemu. Best Life łączy się ze wszystkim. To jest cudowna para, którą dołączacie sobie do wszystkiego. To jest suplement, który wspiera nasze mitochondria. Także możecie go przyjmować rano i po południu. Możecie spróbować wieczorem, natomiast tak jak powiedziałam, na niektóre osoby może działać pobudzająco, w szczególności spermidyna. No i wtedy, no nie za bardzo, tak? Wtedy lepiej rano i po południu. Ale jeżeli pytacie, czy możecie wszystkie razem, jeżeli macie duże niedobory, to spokojnie możecie wziąć i po prostu 4 kapsułki, czyli z każdego opakowania wziąć sobie jedną kapsułkę. Jeżeli chodzi o suplement Best One, no to tutaj mamy dość dużą dawkę witaminy A, natomiast z badań, które ja sobie przejrzałam, połączenie witamin Best i połączenie Best One, jeżeli chodzi o poziom witaminy A, nie zostanie przekroczony, pod warunkiem, że nie będziecie codziennie spożywać 100 gramów wątróbki, tak? Możecie na przykład zrobić tak, że w dzień, w którym będziecie spożywać wątróbkę, w ten dzień na przykład nie przyjmiecie sobie Best One, a zostaniecie tylko przy Vitamin Best. Natomiast możecie zrobić tak, że Vitamin Best będziecie przyjmować jeden zamiast dwóch, a wszystkie pozostałe Best One, Best Life i NeuroBest będziecie przyjmować po dwa. Dajcie znać, czy to jest dla Was jasne, czy zrozumieliście to, w jaki sposób możecie sobie kombinować i rotować tymi suplementami. Dołączyłam i nie wiem, czy było już to omawiane, czy można łączyć Best Life z Vitamin Best, czy można razem przyjmować. Właśnie dokładnie o tym powiedziałam. Best Life jest parą idealną, można łączyć ze wszystkim. Ja osobiście jestem osobą, która uwielbia suplementy i ja to sobie łykam garść, bo
Ja sobie dołączam jeszcze inne substancje, jeszcze na przykład laktoferynę, czy jeszcze jakieś probiotyki, czy suplement wspierający wątrobę. Także ja sobie to lubię łączyć i to nie ma znaczenia. Możecie łyknąć czasami garść suplementów. Dlatego też Vitamin Best połączyłam wszystko w jednym, bo jednak tak jak rozmawiałam z pacjentami, z podopiecznymi, to dowiedziałam się, że dużym problemem jest to, żeby łykać o oddzielnych porach, tak? Że na przykład ten suplement mam rano, a ten pomiędzy posiłkami, a ten do obiadu, a ten między obiadem a kolacją. I to był duży problem, żeby pamiętać. Dlatego też suplementy zostały połączone. Zresztą, jak popatrzycie sobie choćby na skład orzechów brazylijskich czy orzechów włoskich, to zobaczycie, tam występuje selen, cynk, miedź, mangan. Tam jest wszystko, tak? I wszystko jest w jednym. I natura nie zna czegoś takiego jak rozdzielenie selenu i cynku. I ja wiem, że w literaturze pojawiło się mnóstwo informacji na ten temat, ale to się robi przy bardzo dużych terapiach, czyli wtedy, kiedy nie bierzemy sobie selenu 150 mikrogramów, tylko wtedy, kiedy bierzemy selenu 400, 500, 600 krótkookresowo, albo wtedy, kiedy bierzemy cynku 50 mg i jakoś musimy to rozdzielać, zresztą 50 mg na raz, no to mało kto może wytrzymać bez zwymiotowania. W sumie można by było zrobić taki challenge, nie? Kto łyknie na pusty żołądek 50 mg cynku i nie zhefta się. Przyjmuję rano i wieczorem kolostrum z debutirem. Kiedy Best Life, kiedy Vitamin Best przyjmować? I kolostrum, i debutir nie mają żadnego wpływu, łykacie razem z Vitamin Bestem. Który najlepszy na wysoką homocysteinę? Poziom 15. Otóż, jeżeli macie wysoką homocysteinę, oczywiście Vitamin Best jest the best. Natomiast w momencie, kiedy macie wysoką homocysteinę, bardzo dobrze wtedy będzie połączyć sobie z Neurobestem, dlatego że zwiększacie poziom kwasu foliowego i witaminy B12, a że potrzebujecie w tej właśnie wstępnej fazie, kiedy homocysteina jest wysoka, potrzebujecie właśnie, to jest ten moment, kiedy potrzebujecie więcej folianów i więcej witaminy B12 i więcej witaminy B6, wtedy dobrze jest połączyć i spokojnie wtedy łykacie dwie te i dwie te, czyli jedna rano, jedna po południu, jedna po południu, tak? Czy dodatkowo jednocześnie po posiłku można suplementować witamin Best i Best One, Best Life, witaminę C? Tak jak powiedziałam z tym po posiłku, tak? Ma to swoje wady i zalety. Ja bym powiedziała do posiłku, czyli zróbcie sobie 4 gryzy czegoś i do posiłku. I o ile Best Life, Best One i Neurobest są świetnie tolerowane na pustą śluzówkę, to witamin Best z powodu cynku i z powodu niacyny nie do końca, bo dlaczego? Bo mówi się, że jak coś jest źle tolerowane, to nie powinniśmy łykać, ale to nie tak działa. Po prostu niacyna, tu jest taka dawka niacyny, żeby zadziałało. Wiecie, że niacyna była stosowana i chyba jest, ale to nie są terapie standardowe. Tutaj, jeżeli chodzi o niacynę, ja tutaj dałam 50 mg niacyny. A w takich terapiach depresji było stosowane 500 mg niacyny. Niacyną również leczy się na przykład podwyższony poziom cholesterolu, choć moim zdaniem go się w ogóle nie powinno leczyć, no ale stany zapalne bardzo, bardzo dobrze działa u osób, które mają migreny. Moi znajomi, którzy cierpią na migreny, mają nawet wlewy dożylne z niacyny, dlatego że niacyna rozszerza naczynia krwionośne, a w migrenach dość często dochodzi do takiego gwałtownego skurczu, więc niacyna jest w ogóle super, ona rozszerza naczynia krwionośne i na przykład u mężczyzn może poprawić jakość wzwodu. To są wszystko fajne rzeczy, dlatego nie bójmy się niacyny, ale tak jak mówię, na pusty żołądek, na śluzówkę, uwalnianie jej może być zbyt gwałtowne i właśnie ten flash, mi on nie przeszkadza, ale rozumiem, że ktoś idzie akurat na pracę, na umowę kwalifikacyjną o pracę albo ma randkę, a tu zrobi się cały czerwony, nie? I wyjdzie, że coś się tam zadziało. Przepraszam, jaki najlepszy na wysoką homocysteinę 15? No to tak jak powiedziałam, na wysoką homocysteinę Vitamin Best bardzo dobrze połączyć sobie z Best Neurobest. I tego się nie boimy. Wtedy bierzemy dwie i dwie Vitamin Best.
Tylko dobrze jest sobie rozdzielić, tak? Bo pamiętajcie, witaminy z grupy B, one się trochę wypłukują z moczem, częściowo są używane, więc dobrze jest mieć ich poziom we krwi tak do wieczora. Co najlepiej przy niskim FT3 i wysokim TSH? Ciągłe zmęczenie pomimo zażywania Best Life, Best One, Vitamin Best. Świetne pytanie, tylko tak, wysokie TSH, pomimo że nie jest stricte hormonem tarczycy, a hormonem przysadkowym stymulującym tarczycę, świadczy o niedoczynności tarczycy. Ja to powiedziałam bardzo w skrócie, tak? Bo trzeba się oczywiście jeszcze przyjrzeć FT4 i FT3. Jeżeli TSH jest wysokie, to znaczy przysadka mózgowa stymuluje tarczycę. Puk, 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 tarczyco, rusz się, rusz się, rusz się, zacznij produkować hormony, rusz się, rusz się. TSH wysokie oznacza wysoką stymulację tarczycy. I teraz jeżeli FT4 macie dość nisko, FT3 dość nisko, to jest, że tak powiem, kupa rów mariański i w ogóle głębia otchłań i tak dalej. Dlatego, że przy wysokiej stymulacji ze strony przysadki mózgowej tarczyca ni hu hu nie produkuje, tak? Więc mówi się tak, że z pustego i Salomon nie naleje. Czego potrzebuje nasza tarczyca do prawidłowej pracy? Potrzebuje L-tyrozyny. L-tyrozyna jest to aminokwas, którego nie ma w tych suplementach. I teraz, suplementując nawet wszystkie suplementy i nawet 5 tabletek przysłowiowo z każdego, no nic nie sprawicie, że ta tarczyca będzie pracować lepiej. Pamiętajcie o tym, że suplementy wspierają. My potrzebujemy dla prawidłowej pracy tarczycy magnezu, cynku, selenu, miedzi, manganu, witamin z grupy B i one bardzo często w suplementach wspierających tarczycę występują. Poza jeszcze innymi, jak Google, jak L-tyrozyna, no i jeszcze jakieś tam różne inne, to są często jakieś różnego rodzaju zioła. To jest coś, co wspiera. Nasza tarczyca musi mieć z czego wyprodukować hormony. No to jest jeszcze jod, który jest potrzebny, tak? W suplemencie witamin B, ten jod jest, oczywiście w takiej ilości, żeby nie przesadzić. I tu mamy 100 mikrogramów, to jest 66% normy. No ale może się okazać, że dla tej konkretnej tarczycy potrzeba więcej. Potrzeba wyjść poza, że tak powiem, wiecie, standardowe suplementowanie, czyli 1 mg, 2 mg, 10, 15, 50 może protokół jodowy. Ale i to nawet jeżeli zastosujecie protokół, powiecie, ja zastosowałem protokół, to nie działa. Tak jak mówię, z pustego i Salomon nie naleje. Może ta tarczyca jest mała, może jest dysfunkcja wątroby, może jest dysfunkcja jelit, może jest dysfunkcja nerek. Na prawidłową pracę tarczycy składa się wiele czynników. Jest to, jak przysadka stymuluje tarczycę, jest to, czy tarczyca produkuje hormony i jest to, czy następuje konwersja z hormonów nieaktywnych FT4 do aktywnych FT3. A konwersję prowadzi również jelita, nerki, wątroba, to wszystko jest również potrzebne do prawidłowej konwersji. Więc jeżeli wysokie TSH i niskie FT4, to o czym mówimy, tarczyca nie pracuje prawidłowo i być może jest to ten czas, gdzie trzeba udać się do endokrynologa i wdrożyć leczenie zastępcze hormonalne. I nie bójcie się tego, ja wiem, że my dzisiaj mamy bardzo mocno rozwinięte suplementowanie, dietę, styl życia i tak dalej. I tutaj też przygotowałam się, bo chcę Wam polecić przy okazji książki dla osób, które mają jakiekolwiek dysfunkcje w organizmie, bo pamiętajcie, podstawą jest styl życia, prawidłowe odżywianie, więc tutaj macie pierwszą książkę, jak wzmocnić odporność organizmu. To jest książka, która jest biblią dotyczącą tego, jak żyć, czyli jak żywność na nas oddziałuje i jak ważny jest styl życia. Kolejna książka to jest dieta i styl życia w insulinooporności, również bardzo ważna, dlatego że zaburzona gospodarka glukozowo-insulinowa jest dla naszego organizmu bardzo problematyczna. Kolejna książka, którą chcę Wam polecić, to jest książka Oddech. Oddech James Nestor. Tutaj znajdziecie i metodę Butejki, i metodę Wima Hofa. Zobaczcie, to też gruba książka, niesamowicie ważna. I kolejna książka w przywracaniu zdrowia to jest Skuteczne terapie usuwania toksyn z organizmu. Mega, mega tą książkę polecam, bo to pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia, że możemy mieć koinfekcje, mykotoksyny, metale ciężkie i różne inne rzeczy. A my oczekujemy, wiecie, że dwie tabletki suplementu nas uratują. Pamiętajcie, one wspierają. Magnez, mangan, molibden, one są potrzebne do wspierania detoksykacji, ale one nie zastąpią Wam stylu życia. I w którymś momencie
musimy troszeczkę uznać takiej bezsilności, bo jeżeli ta tarczyca nieprawidłowo pracuje i nie produkuje odpowiedniej ilości hormonów, to cierpi na tym całe ciało. A być może ona jest mała, być może jest Hashimoto, być może jest jakaś inna choroba autoimmunologiczna, w której dochodzi do zaniku tarczycy. Trzeba by było to ocenić. Neurobest, a nasilenie trądziku. Czy to możliwe? No, ja Wam powiem, że ja tego nie widzę, żeby to mogło wpłynąć w jakiś sposób na nasilenie trądziku. Mamy tutaj soplówkę jeżowatą, cordyceps, shilajit mumio. Te trzy składniki bardzo fajnie wpływają na przykład na jelita, bardzo fajnie wpływają detoksykująco, bardzo fajnie wpływają na neurogenezę, czyli poprawiają pracę naszego mózgu. No a same witaminy z grupy B, to się zdarza niezwykle rzadko. Ja nie wiem, co tam się musiało zadziać. To jest niezwykle rzadkie działanie, że witaminy z grupy B mogłyby tak zadziałać. Natomiast to, co jest istotne, w tym suplemencie tych witamin z grupy B nie ma zbyt dużo, ale jeżeli myślicie, że to jest trądzik, to prośba o odstawienie i sprawdzenie, bo być może, może foliany, może witaminy z grupy B w postaci B12, może zmetylowana postać B12, może akurat dla konkretnie Ciebie witamina B12 nie powinna być w postaci metylokobalaminy, tylko na przykład adezyno, czy jeszcze jakiejś innej, hydroksy, bo tych witamin jest kilka postaci i są takie rzadkie przypadki, że ktoś źle reaguje na zmetylowany kwas foliowy, czy zmetylowaną B12. No ale tak jak mówię, w neurobeście jest tego mało, więc nie powinno być reakcji, ale no, wszystko jest możliwe. Czy Life Best, czy Best Life i Vitamin Best przerywa post przerwany? Otóż słuchajcie, ja przepraszam na chwilkę, bo ja jeszcze mam końcówkę przeziębienia, tylko sobie smarkę na moment i wracam. Właściwie nie końcówkę przeziębienia, a tak zwaną aktualizację bazy wirusów i bakterii w organizmie, czyli mój organizm aktualizuje się na sezon 23. Jeżeli chodzi o Life Best, Best Life i Vitamin Best, czy one przerywają post? Słuchajcie, ja mam takie spostrzeżenia, ponieważ ja jestem fanem postów, ja uwielbiam. Ja dość dużo ćwiczę, ja chodzę na siłownię, chodzę na tańce, ostatnimi czasy tańców mam od 4 do 6 godzin tygodniowo, bardzo polubiłam taniec. No i taki dzień jak wczoraj, gdzie jak już pojechałam do pracy o godzinie 7, to byłam w pracy do godziny 18, ponieważ później miałam tańce i po prostu nie opłacało mi się wracać do domu. Więc na śniadanie było oczywiście 5-6 jajeczek. Później był bulion kolagenowy, taki zawiesisty, na tak zwany wczesny lunch. I na obiad była zupa z pulpecikami. Bardzo niewiele zjadłam, bardzo. I poszłam na tańce, ale jestem wytrenowana już w tych długich przerwach, tak? Mam takie dni, w których jem więcej, mam takie dni, w których jem mniej. Mój organizm sobie to reguluje. No i też w momentach, kiedy jestem przeziębiona, czyli aktualizuję bazę wirusów i bakterii, jem zdecydowanie mniej, ponieważ chcę, żeby mój organizm skupił się na naprawie organizmu, a nie na trawieniu. To jest jakby taki naturalny mechanizm. Więc zjadłam tą zupkę sobie około godziny 16-18, pojechałam na tańce, miałam 2 godziny tańców, wróciłam do domu po 20, no i co? No i pusty żołądek. I pomyślałam tak, odpuszczam wieczorną dawkę suplementów, bo zdarzyło mi się wziąć na pusty żołądek suplementy. Po pierwsze, jelita zaczynają pracować, no bo muszą te substancje sobie przetrawić, tak? Dostały coś, co ma smak, więc dla organizmu. I teraz można powiedzieć, no nie, nie przerywa postu, przecież to nie ma kalorii. Ale powiem Wam z doświadczenia, że ja czuję, że te jelita jednak pracują, że tam się coś dzieje. I kiedy wezmę te suplementy, a nie brałam, nie jadłam kolacji, nie jadłam ostatniego posiłku, to rozsądek już mi dzisiaj podpowiada, odpuść sobie wieczorną dawkę suplementów, ponieważ Twoje jelita w nocy nie wypoczną, a będą pracować. Dlatego ja swoim pacjentom zalecam, by przyjmowali suplementy dokładnie wtedy, kiedy będą spożywali posiłek, albo jeżeli będą go za jakiś czas, w ciągu na przykład najbliższej godziny spożywali, żeby nie przyjmowali całkowicie na pusty żołądek. Iwona, to jak mamy mieć super kompletną suplementację, to jak to skomponować? Nie mam tarczycy, dzięki. Wiecie, to jest super, super skomplikowane pytanie, dlatego że ja Was odsyłam
do kursu dietetyki klinicznej, który stworzyłam. Ponad 150 godzin zegarowych wiedzy plus materiałów dodatkowych. Tam w każdym z materiałów omawiam dokładnie białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały, jelita, stany zapalne, gospodarka hormonalna kobieca, męska, borelia, pasożyty, nietolerancje, alergie. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, i do tego jest każdy jeden moduł do takiego, do jakiegoś konkretnego zagadnienia, i przy każdym podaję suplementy. No bo suplementy się dopiero pod to, jakie mamy dysfunkcje. Jeżeli mamy problem z trawieniem, to zastanówmy się, problem z trawieniem białek, tłuszczów czy węglowodanów. Boli cię żołądek, ale dlaczego? Bo coś przyjmujesz na pusty żołądek, bo masz nadmiar histaminy, bo masz podrażnioną śluzówkę, bo masz dysbiozę jelitową, bo masz pasożyty. Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie Wam, jak to sobie skomponować, dlatego założeniem firmy Best Lab jest to, żeby stworzyć suplementy, które są dość uniwersalne, które można zastosować sobie w wielu problemach i które rozwiązują wiele problemów i które są jakby all in one. Natomiast wiadomo, że może się zdarzyć, że ktoś czegoś specyficznego, konkretnego potrzebuje albo potrzebuje bardzo indywidualnej suplementacji, wtedy musi poszukać sobie dietetyka, który tą suplementację indywidualną z dostarczeniem jeszcze jakichś innych składników ułoży. Czyli jak brać wszystkie cztery suple? Jeśli po dwie tabletki z każdego, no to bierzemy rano i po południu. Natomiast NeuroBest możemy wziąć sobie rano i wieczorem. To jest też bardzo dobre rozdzielenie. Co najlepiej stosować przy niedoczynności tarczycy, insulinooporności i rtęci w organizmie? No słuchajcie, to jest tak, jakbyście mi zadali pytanie, co mam zrobić, kiedy mam marskość wątroby, niedoczynność tarczycy i insulinooporność i jednocześnie boli mnie prawa noga. To jest porada bardzo indywidualna i trzeba by było się przyjrzeć konkretnie konkretnej osobie. I to pytanie zadała Małgorzata. Małgorzata, ja Ci bardzo polecam książkę właśnie, o której wspomniałam, Skuteczne terapie usuwania toksyn z organizmu, to w kontekście na przykład rtęci. Polecam również moją książkę Jak wzmocnić odporność organizmu, ponieważ tu jest kompletny przepis na życie. A co stosować przy niedoczynności tarczycy? No, prawidłowe odżywianie, odżywienie organizmu, dostarczenie wszystkich składników odżywczych, prawidłowe wysypianie się, chodzenie na spacery, jeżeli potrzeba, to również włączenie hormonów tarczycy, współpraca z lekarzem endokrynologiem, a tak poza tym, no to bardzo fajnie zadziała Vitamin Best i Best Life. Natomiast pamiętajcie, że suplementy nie rozwiązują wszystkich Waszych problemów życiowych. To nie jest tak, że nic nie zostaje wdrożone, połknięty suplement i życie będzie Wasze piękne jak w niebie. Poziom witaminy D3-20. Czy dodatkowo suplementować oprócz Waszego Best One'a? Słuchajcie, jeżeli chodzi o Best One, to w Best One'ie macie 4000 jednostek. I teraz, trzeba by było sprawdzić, czy suplementując dwie tabletki, dwie kapsułki Best One'a, po miesiącu poziom witaminy D3 wzrasta. Dobrze by było na około 3, 4, 5, 6 dni przed badaniem odstawić suplement i sprawdzić, czy witamina D się podniosła. Natomiast niektóre osoby nie odstawiają, biorą na przykład dnia poprzedniego i dnia następnego idą zrobić badanie. W jakim celu, tak? No bo na przykład wiedzą, że co odstawią, to mają niski poziom, ale jak suplementują, to mają taki poziom, a do takiego dążyły, a że i tak będą do końca zimy czy okresu jesienno-zimowego na danym suplemencie, to badają, jak to się kształtuje w momencie, kiedy spożywają konkretny suplement. Natomiast jeżeli okazuje się, że że Best One nie jest wystarczający i witamina D3 nie podniosła się wystarczająco mocno, no to na rynku są dostępne różne kropelki z witaminą D3 i można sobie odpowiednio dawkować. Są osoby, które potrzebują nawet 10 tysięcy jednostek i czasami po prostu zwykły suplement nie wystarczy. Czy suplementując witamin B, dodatkowo brać B kompleks, czy wystarczy witamin B? Nie, 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 nie suplementujemy B kompleksu, kochani. Nie, 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 nie przesadzajcie. Wy sobie tutaj absolutnie zajrzyjcie tutaj na tą tabelkę, bo ja to wyżyłowałam pod takim względem, że chciałam zabezpieczyć osoby, które mają polimorfizm genu MTHFR. Chciałam zabezpieczyć osoby, które są w fazie detoksykacji, które się detoksykują z metali ciężkich, stąd też nacisk na to, żeby witamina B6 była w postaci P5P i była
było jej 50 mg, no bo tylko taki poziom wspiera detoksykację organizmu. Także ja tą recepturę tworzyłam po to, żeby można było się wesprzeć w kryptopiloruli, w nietolerancji histaminy, w protokole jodowym, w protokole detoksykacyjnym. To jest uniwersalna procedura, uniwersalna formuła. Ona powstała w związku z moją pracą zawodową, jaką ja od kilkunastu lat wykonuję i w związku z tym, z jakimi pacjentami ja współpracuję i oczywiście ona jest jak najbardziej polecana osobom, które mają Hashimoto czy mają problem z tarczycą. Czy BestLab szykuje coś na wątrobę? BestLab nie szykuje niczego na wątrobę, to Wam powiem wprost. Dlaczego? Dlatego, że jedną z receptur, którą stworzyłam, jest receptura VitaLiver. To jest receptura, która została stworzona dla LabOne i przepraszam za słowo, muszę to powiedzieć, ona jest tak zajebista, że już nic bardziej zajebistego nie można wymyśleć. Dlatego nie będziemy robić jakby, wiecie, takiego kanibalizmu, tak? Skoro ja wymyślam receptury dla BestLab i szykuję dla Was kolejne fajne receptury, to nie chcę kanibalizować swojego produktu i nagle mówić, że ja coś wymyśliłam lepszego, skoro już wymyśliłam fantastyczny suplement VitaLiver. I VitaLiver jest tak wymyślony przeze mnie, że jak sobie spojrzycie na skład, to tam nie ma witamin z grupy B. Specjalnie tego nie ma, żeby można było to fantastycznie składać. Więc jeżeli ktoś ma problem z detoksykacją, no to VitaLiver świetnie nam się łączy z Vitamin Bestem i świetnie nam się łączy z Best Life'em. To można połączyć, to można wszystko razem brać. VitaLiver bierze się 2x2, no bo tam chciałam zmieścić ogromną ilość substancji czynnych, dlatego w ten sposób jest niezbędne, by to brać i mamy tam na przykład L-asparaginien, L-ornityny, który świetnie na przykład detoksykuje z nadmiaru amoniaku w organizmie, czy ostropes plamisty, no zajrzyjcie sobie, na skład jest fantastyczny. Przy podawaniu Fewarin 300, który suplement, ja nie wiem, co to jest Fewarin 300, przepraszam, ja nie wiem, czy to jest lek, czy to jest suplement, nie znam całej gamy leków też. Ja często posiłkuję się internetem i szukam sobie też, co wchodzi w skład i wtedy coś więcej mogę powiedzieć, choć nie znam się na wszystkim oczywiście. Kiedy FT3 jest bardzo niskie, a FT4 w normie, konwersja jest bardzo słaba. Jestem na carnivore lub keto i cały czas zmęczona. No jeżeli się jest zmęczonym i jest niski FT3, to jest niska konwersja. A to, że FT4 jest w normie, ale TSH jest wysokie, oznacza ewidentnie niedoczynność tarczycy. I niekoniecznie problemem jest carnivore, a może i jest. A trzeba by było wiedzieć, jak było przed carnivorem. Obejrzyjcie sobie też, bardzo proszę, zapraszam na mój kanał Iwona Wierzbicka. Tam jest live z Jakubem Szmerem. To jest live dotyczący spraw męskich, ale Jakub, doktor, lekarz, opowiada tam o tym, jak u niektórych osób jest potrzeba włączenia większej ilości węglowodanów. Natomiast niekoniecznie musi być prawdą, że dieta karniwora taki wpływ wywołała. Trzeba było też ocenić, jak pracowała tarczyca wcześniej. Czy było robione USG tarczycy, jakiej wielkości była tarczyca. Tutaj padła też taka odpowiedź. Pani Liliana poleca Hepaset na wątrobę. Nie mam przy sobie Hepaset, choć go mam w domu też, ponieważ otrzymałam z firmy Norsa Pharma Hepaset. Ale uwaga, powiem Wam ważną rzecz. Hepaset oczywiście jest super, ale uważam, że mój VitaLiver jest lepszy. Dlaczego? Dlatego, że VitaLiver nie mamy witamin z grupy B. I teraz, jeżeli bierzecie Hepaset, w którym są witaminy z grupy B, to zaczyna pojawiać się pewien problem, ponieważ tam są witaminy z grupy B, Vitamin Best macie witaminy z grupy B i w NeuroBest macie witaminy z grupy B i tych witamin z grupy B jest za dużo. Nie da się łączyć tego, tak? Dlatego ja tworząc formułę myślę o puzzlach, myślę, czy to się będzie dało ze sobą poskładać. I wczoraj też ktoś do mnie pisał, jeżeli osoba mnie ogląda, to bardzo pozdrawiam, że zaczerwieniła się cała, odstawiła Vitamin Best i dalej się zaczerwieniła i być może był to Best Life. No ja mówię, no dobrze, ale
efekt flash występuje tylko i wyłącznie po niacynie. Po żadnym innym produkcie nie występuje, po żadnym innym składniku nie występuje efekt flash. No ale ja biorę tylko Best Life. Aha, no i biorę jeszcze HEPA Set Pro. No to jeszcze, jeżeli bierzesz HEPA Set, no to w HEPA Secie też jest niacyna. Zobacz, jak niska dawka, a i tak u kogoś już wywołała tak zwany efekt flash. Więc znowu macie tutaj efekt nakładania, tak? Dlatego ja uważam, że Vitaliver jest lepszy, bo jego można fantastycznie poskładać jako puzzle z tymi sobie suplementami. Natomiast jeżeli chodzi o Norsa Pharma, choć jesteśmy tutaj na kanale Best Lab, no ale muszę to powiedzieć, no przecież ja chcę być bardzo obiektywna. Z Norsa Pharma macie bardzo fajny suplement, który się nazywa Lactoferrin. Bardzo fajny ze względu na to, że ma nukleotydy i laktoferynę i on świetnie wspiera wchłanianie żelaza. Więc Lactoferrin Wam się bardzo fajnie połączy z Vitamin Bestem, z Best Life'em i z pozostałymi, bo Lactoferrin będzie fajnie wspierał wchłanianie składników odżywczych. Oprócz Vitamin Best i Liver biorę D3 z K2, omega-3, witaminę C. Powinnam coś również dodać, to jest bardzo fajny skład. Vitamin Best Life, D3 z K2, omega-3, witamina C. Bardzo fajny skład. Być może to, co jeszcze potrzeba, to jakiś probiotyk. Nie wiem, bo może nie potrzeba, bo może jest super, no ale może potrzeba. Iwonko, czy mogłabyś polecić jasno myślącego laryngologa lub zaprosić takiego na live'a? Powiem Wam, że chyba to może być problem. No, jasno myślący laryngolog, to tylko tak króciutko, to laryngolog. Polecam Wam z Warszawy Marek Krajewski w KrajMedzie. Na pewno jest więcej takich laryngologów. Ja więcej nie znam, bo jakby też szukałam laryngologa dla mojego syna z powodu stale podwyższonego ASO i paciorkowców w organizmie. U nas w mieście laryngolog mi powiedział, co pani wymyśla, dziecko jest zdrowe, pani będzie tam patrzeć na ASO, ale kiedyś na to się dużo bardziej patrzyło, tak jak na pasożyty. I to oznacza, że mamy przewlekłą infekcję paciorkowcową, więc konsultowałam się z doktorem Wojciechem Ozimkiem, który jest parazytologiem i pediatrą, znacie go na pewno z Warszawy. I doktor Ozimek polecił mi Marka Krajewskiego, pojechałam tam i tam już jest zupełnie inna rozmowa. Ten lekarz wie, ma pojęcie, co to jest Aspergillus, co to są paciorkowce i potrafi spojrzeć na CBCT, czyli tomografię zatok, w sposób inny niż większość lekarzy i widzi stan zapalny na śluzówkach, które się utrzymują latami, często nie dając żadnych objawów. Poziom witaminy D3 to 58. Czy do Best One, w którym jest D3 4000, w Best One można dołożyć jeszcze krople D3? Czy to już za dużo? Wcześniej brałam tylko krople D3. Nie, wiecie co? Ja. Może tutaj moi koleżanki i koledzy po fachu mają trochę inne zdanie na temat witaminy D3. Ja uważam, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, bo jak robiono badania wśród osób, które się wystawiały na działanie promieni słonecznych, czyli mieszkające na przykład w krajach takich, wiecie, jakichś tam tropikalnych, to wcale nie miały jakichś mega wysokich poziomów witaminy D3. 58 moim zdaniem całkiem niezły i te 4000 jednostek wystarczy, ponieważ można doprowadzić do tak zwanego paradoksu wapnia. Witaminy D3 i magnezu w organizmie i dojdzie do tworzenia się złogów wapniowych. Także ja nie polecam jakiegoś mocnego ciśnięcia na witaminę D3, chyba że jesteśmy osobami, które są chore, mają chorobę autoimmunologiczną, stan zapalny, chwilowo w krótkim okresie czasu, tak? Natomiast nie uważam, że przez całą zimę powinniśmy mieć poziom wyżyłowany na 80 czy 100, bo może się to faktycznie skończyć z wapnieniami w organizmie, a taki wiecie, złogów wapniowych to ciężko się pozbyć. Być stętnic, nerek czy z innych tkanek. Gdzie to pani mieści? Gdzie? Aha, 5 jajek? No, w swoim brzuszku na śniadanie. Czy można brać pełne dawki na raz, jeśli je się jeden posiłek dziennie? Można, spróbujcie. No, moim zdaniem to tak hardkorowo, nie? Bo jak miałabym być szczera. To jeżeli się je jeden posiłek, to ja bym zmniejszyła do jednej kapsułki. Każdego po jednej kapsułce. Nie przesadzajmy. Dobra, szukam kolejnych pytań. Czy NeuroBest dwie tabletki jednocześnie wieczorem można? No, można, tylko weźcie pod uwagę, że tam są witaminy z grupy B. Jest też L-teanina, która wycisza.
sprawdźcie. Spróbujcie jedną, nic się nie zadziało, spróbujcie dwie. Ten suplement może działać fajnie, wspierając sen. Natomiast może troszeczkę pobudzać ze względu na witaminy z grupy B. Na mnie tak nie działają, ale sprawdźcie na sobie, czy nie wpływa to w żaden sposób. Vitaliver jest wspaniały. Mam, korzystam, super. Fajny live na kibelku. No pozdrawiam, mam nadzieję, że krecik został już wypuszczony na wolność. Pamiętajcie, że na kibelku nie należy siedzieć zbyt długo, dlatego że doprowadzamy do hemoroidów i możliwości wypadania odbytu. Kibelek powinien być wykonany dość spontanicznie, dość szybko, bez specjalnego ciśnięcia, w pozycji fizjologicznej, lekko podniesionymi kolanami w stosunku do miednicy. Czy warto dodać sobie NAC, N-acetylocysteinę? Tak, jak najbardziej warto sobie dodać, natomiast tutaj Wam chcę przypomnieć, że N-acetylocysteina w ilości 200 mg znajduje się w suplemencie Vitaliver, natomiast jeżeli ma ktoś ochotę sobie dodać, bo ja na przykład w okresie wspierania detoksykacji, wspierania wątroby, bądź też w takich stanach chorobowych, gdzie chcecie, żeby ta flegma została bardziej wydalona, zwiększam sobie nawet do 1500, 3 razy po 500, natomiast uwaga z wieczorną dawką, bo też znowu można mieć problem ze spaniem, jeżeli się odflegmiamy wieczorem. Czy Vitaliver można brać wieczorem? Wskazane jest rano i po południu, ale rano i po południu wjeżdża witamin Best Life D3 Omega 3. Słuchajcie, Vitaliver można brać dwie rano, dwie wieczorem. Natomiast można sobie też podzielić dwie rano, jedna po południu, jedna wieczorem i można brać też w schemacie dwie rano, dwie po południu, łączyć z pozostałymi. Można brać preparat na wątrobę karmiąc piersią. Czekajcie, spojrzę sobie jeszcze raz na to. Wydaje mi się, że tak. Natomiast no, zwróćcie uwagę, bo to jest preparat też wspierający detoksykację i no, zwróćcie uwagę, tak? Tam jest dość dużo składników odżywczych, także trzeba by było to sprawdzić. Na początek zalecałabym wziąć dwa razy jeden i ocenić, jaka jest sytuacja. Natomiast, czego absolutnie nie wolno brać karmiąc piersią, to jest Beautiful Hair. Tego na pewno nie można, to jest preparat wspierający zdrowie włosów. Przyjmuję rano Omnibiotic Nacho. Kiedy brać witamin Best i laktoferin? No, do śniadania, tak jak powiedziałam. Czy dobrego myślącego z okolic Poznania diabetologa czy dietetyka można polecić? Nie znam. A nawet jeżeli bym znała, to ja, słuchajcie, nie pamiętam miejscowości, wiecie jak to jest, jak ludzi kojarzycie gdzieś na internecie, dla mnie odległość nie istnieje, jeżeli ja uważam, że ktoś jest świetnym specjalistą, wsiadam w samochód i jadę, albo konsultuję się online. Co robić przy anty-TPO-TG bardzo wysokim, reszta tarczycy idealnie łącznie z USG? To może oznaczać, że rozpoczyna się proces autoagresji. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko co powiedziałam wcześniej odnośnie suplementów Best Lab, wszystkie suplementy są tutaj pomocne i też do wdrożenia jedna książka, druga książka i trzecia książka. Do wdrożenia i do zastosowania, bo jeżeli mówimy o chorobach autoimmunologicznych, absolutnie kluczowe ma znaczenie zmiana stylu życia. Czy LOFE, witaminy Vitaliver wspierają wątrobę po wycięciu pęcherzyka żółciowego? LOFE, wydaje mi się, że chodziło o Best Life, tak? Witamin Best i Vitaliver, tak, wspierają. Tak, bez pęcherzyka żółciowego można. Natomiast jeżeli spożywacie bardziej tłuste produkty i czujecie pewien dyskomfort, to warto by było sobie jeszcze włączyć do posiłku suplement, który się nazywa po polsku, czytając OX Bile, OX Bile, żółć wołowa, która wspiera trawienie tłuszczu. Jeżeli wyniki wątroby są dobre, a nawet po wodzie pojawia się wzdęcie, czy Vitaliver pomoże? Nie, słuchajcie, suplementy nie pomagają rozwiązać Waszych problemów zdrowotnych, tak? Tak jakbyście mnie spytali, mam pasożyty, czy wezmę sobie suplement i przestanę mieć pasożyty? No nie. Jeżeli jest wzdęcie nawet po wodzie, to najprawdopodobniej w organizmie jest Giardia lamblia, czyli pierwotniak, albo glizda ludzka, albo jest SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej i potrzebna jest tutaj interwencja gastroenterologa, być może potrzebny będzie również antybiotyk, być może będą potrzebne inne
substancje, które wspierają jelita. Ja biorę Vitaliver karmiąc piersią. No i spoko, nie ma problemu. Jeżeli u dziecka nic się nie dzieje, można brać. Wysyp opryszczki po laktoferynie. Co zrobić? No to jest dziwne. Jakoś nie widzę związku. Jeżeli chodzi o opryszczkę, to na moim blogu ivendieta.pl, jak wpiszecie opryszczka czy wirus HPV, czekajcie, chyba opryszczka, to jest dość duży artykuł na ten temat napisałam, więc wydaje mi się, że to nie laktoferyna powoduje. Jakieś podpomiędzy czy cuchnące gazy nawet bardzo. Jakieś podpomiędzy, to nie wiem, co to znaczy, cuchnące gazy, nawet nie wiem, co to było za pytanie, słuchajcie, o te cuchnące gazy. Potrzebowałabym coś więcej. Czy przy tym braku pęcherzyka oksbile może do każdego posiłku tłuszczowego w ilości 125 mg jest dobrze, pamiętam. Oksbile występuje 125 i 500 mg. 500 jest dość ciężko kupić, standardowo na polskim rynku raczej 125. 500 znajdziecie tylko na iHerb. I do posiłku, w którym jest tłuszcz, tak? Nie bierzemy tego do posiłku, w którym są węglowodany. Czyli na przykład, jeżeli spożywacie jeden posiłek węglowodanowy, to nie bierzcie oksbile, bo to będzie tylko przeszkadzało w trawieniu węglowodanów. Wtedy trzeba by było ewentualnie dołączyć taki dedykowany suplement wspierający trawienie węglowodanów. Natomiast oksbile 125, od tego wychodzimy i tak zaczynamy. Jeżeli nie pomaga, nie jest lepiej, no to przechodzimy sobie na 500. Natomiast jeżeli po 500 zaczynają się jakieś wzdęcia, przelewanie, to może jest za dużo żółci wołowej. Za Pani przykładem jem dużo jajek, mięsa, tłuszczu. Wczoraj dostałem wyniki, mocznik u mnie 45, azot 21. Czy to oznacza za dużo białka, czy problem w nerkach? Cholesterol wysoki, ale ok, 198. 198 to nie jest cholesterol wysoki, 45 mocznik, czy to jest poza zakresem, bo nie wiem, jakie są normy laboratoryjne akurat w tej sytuacji. Nie musi to oznaczać nadmiaru białka, natomiast trzeba by było się przyjrzeć, bo może trzeba zwiększyć ilość tłuszczu w stosunku do ilości mięsa. Doktor Cuba poleca na opryszczkę L-lizyna. Przyjmuję i na razie nic nie wyskoczyło. Tak, dokładnie. L-lizyna jest super, cynk jest super, ale też i inne substancje, dlatego odsyłam Was do mnie na blog ivendieta.pl. Wpiszcie sobie tam w tym dużym okienku w opryszczka i myślę, że znajdziecie ten artykuł, a jeżeli nie, to tam po kolei sobie lećcie artykuł i znajdziecie go na pewno. Ja się tam bardzo mocno wysiliłam z badaniami naukowymi wraz. Jak postępować przy torbielach wątroby? Niestłuszczona, niepowiększona. Słuchajcie, no trzeba być na pewno w kontakcie z lekarzem. Ja też... czekajcie, Wam coś pokażę. Być może słyszeliście o witaminie C, o wysokich dawkach witaminy C. Ja mam tutaj fantastyczną pracę, natomiast nie mogę, nie ma jej w internecie, nie mogę jej znaleźć. Ja ją po prostu dostałam od osoby, która tą pracę napisała. To jest praca licencjacka, coś takiego. Niekonwencjonalna terapia dożylnymi wysokimi dawkami witaminy C w paliatywnej chorobie nowotworowej u pacjenta z gruczołekiem esicy. To był pacjent już wypisany do domu, do tak zwanej opieki paliatywnej, koniec życia bliski. I co się okazało? Wlewy z dużych dawek witaminy C przeprowadzone regularnie spowodowały, że pacjent do dzisiaj żyje i ma się świetnie. Oczywiście tu jest też cała historia, bo tam były później dodatkowe operacje, ale na początku było to nieoperacyjne. Sama osobiście znam osobę, która miała torbiele na trzustce, i po wlewach dożylnych z witaminy C te torbiele się wchłonęły, a lekarz cytuje, uwaga, jeżeli są dzieci, to wyłączcie, to uszy zatkajcie, powiedział, no dziwne, że to lekarz powiedział, ja nie wiem, ku, pip, co Pan zrobił, ale tych torbieli nie ma i to jest niemożliwe. Także, jeżeli pytacie się mnie o torbiele na wątrobie, to może warto poszukać właśnie takich terapii alternatywnych, witamina C, do wlewów dożylnych jest przepisywana przez lekarza na receptę. Tą receptę się realizuje w Niemczech. No i tych miejsc, gdzie takie wlewy robią, już dość dużo w Polsce powstało. A tak oczywiście poza tym wspieramy wątrobę, nie? Vitaliver działa tutaj super. Można sobie nawet troszeczkę więcej go wdrożyć. No i oczywiście witamin Best.
Polipy na woreczku żółciowym, jakieś porady, dokładnie takie same. Natomiast, jak w przypadku wątroby, natomiast też, jeżeli chodzi o woreczek żółciowy, ja bym tu zwróciła uwagę, czy nie ma giardii lambli, bo giardia uwielbia siedzieć w drogach żółciowych i uwielbia siedzieć w wątrobie, dlatego badamy sobie z krwi. Giardia lambia IgG, IgM, IgA. Jeżeli którekolwiek są dodatnie, to leczymy giardię. Można sobie zrobić też dodatkowo, bo każde badanie dodatkowo coś jeszcze wnosi, tak? Możecie nie mieć przeciwciał. Jeszcze dodatkowo badanie kału Olympiamet pod kątem właśnie pasożytów z kału, ale też dołączcie sobie do tego taki dodatek jak badanie DNA z kału Giardii Lambli. I już macie dwa badania, trzy właściwie badania, które wam dają dość dużą pewność, przy czym najczęściej leczeniem powinien zająć się lekarz z otwartą głową, bo żaden polski lek skutecznie na Giardię Lambli nie działa, ale są wypisywane recepty do realizacji w niemieckich aptekach. Dzień dobry, może pomóc mi Pani, co stosować na HPV 16? Przyjmuję już suplementy. A propos witaminy C, czy zaleca Pani rutynową suplementację? Karmię piersią, nefrolog zabronił brać witaminy C, bo szczawiany u dziecka. Co Pani o tym sądzi? Słuchajcie, ja mam taki fajny... Zaraz Wam pokażę. Od Ani. Anny B. Znacie? I to jest bardzo fajnie rozpisane. O tym, ile stosować. Pierwszy trymestr 5 gramów, drugi trymestr 10 gramów, trzeci trymestr 15 gramów. No i później podczas karmienia piersią dalej stosujemy. Dzięki czemu okazało się, że te porody były szybsze, sprawniejsze i szybszy powrót był do zdrowia. Dlatego właśnie też mówiłam o tej pracy, w której właśnie badano różne markery i opisywane są... Ja nie wiem, może ja Wam spróbuję kiedyś streszczenie tej pracy napisać, bo ona jest naprawdę genialna. O tym, jak witamina C działa. To jest taka praca odnośnie witaminy C w pigułce. Ja też pisałam o witaminie C u siebie na blogu. To jest niezwykle rzadko, jeżeli chodzi o kamienie na nerkach. To jest naprawdę przy ogromnych jakichś dawkach, a takie wiecie, 3 gramy witaminy C, 5 gramów witaminy C brane profilaktycznie codziennie raczej nie będzie miało żadnego wpływu. Dobra, słuchajcie, bo ja tu wpadłam w ogóle na pół godzinki, a już widzę, że rozmawiam z Wami godzinę i widzę, że wciąż nowe osoby dołączają i chyba Wam się podoba ten live, bo widzę, że nie uciekacie stąd, a jesteście i to bardzo cieszy, że w sobotę o tej porze tyle osób dołączyło do live'a i ja widzę, że macie ogromną ilość pytań. Ja u siebie na kanale z kolei kiedyś prowadziłam Q&A, ale teraz bardziej zapraszam gości, więc domyślam się, że ten Q&A bardzo Wam brakuje. Słuchajcie, ja tutaj, a jeszcze jest fajne pytanie, białe plamki na paznokciach. Cynk, no właśnie, jeżeli są białe plamki na paznokciach, cynk, nawet jeżeli cynk we krwi jest w normie, to komórkowo możecie mieć niedobór. Dlatego, jeżeli po witamin B-ście tylko pamiętajcie, że paznokieć rośnie, tak, 6 miesięcy nawet, więc jeżeli, a wysycanie cynkiem trochę trwa, tak, więc nie oczekujcie, że od pierwszej tabletki cynku, witamin B-sta zejdą Wam plamki z paznokci. No way, no, to tak się nie zadzieje. Więc musicie najpierw 3-4 miesiące suplementować witamin Best i dopiero zobaczyć, czy na tutaj u samej góry paznokieć, który odrasta, czy dalej ma takie plamki, nie? Takie białe plamki, więc to nie działa tak. To tak jak prowadziłam live'a z Jakubem Szmerem i on mówi, że plemniki potrzebują 6 miesięcy, żeby się wyprodukować nowe, nie? A ludzie oczekują, że jak zaczęli brać suplementację, za 2 miesiące pójdą sprawdzić jakość nasienia i nic się nie poprawiło. A to 6 miesięcy trwa produkcja, a gdzie jeszcze oddziaływanie suplementacji, tak? Więc dajcie sobie czas, 3-4 miesiące brania suplementu i sprawdźcie, czy ten paznokieć zaczyna rosnąć taki, że tych plamek już nie widać. Jeżeli widać, minęły 3-4 miesiące suplementacji, to zawsze możecie włączyć sobie okresowo, dodatkowo jeszcze jakiś cynk.
Tak, bo może potrzebujecie go po prostu więcej. Natomiast też pamiętajcie, że zwiększając radykalnie ilość cynku, potrzebujecie więcej miedzi. Jeżeli macie witamin B, to macie to fajnie zbilansowane i nie potrzebujecie niczego dodatkowo. Natomiast jeżeli ponad to wyjdziecie, no to trzeba będzie się tam zastanowić, czy jeszcze przypadkiem miedzi nie potrzeba. No to co? To ja się będę powoli z Wami żegnać, ale nim się z Wami pożegnam, to chciałam przypomnieć, że mamy następny dyżur, ze mną przynajmniej, tak? Bo tutaj na pewno będzie i Olga, i Kuba będą występowali w dyżurach 10 grudnia. Zapiszcie sobie tą datę, jeżeli chcecie ze mną. 10 grudnia o godzinie 11 widzimy się tutaj na kanale Best Life, Best Lab i znowu poodpowiadam na Wasze pytania, bo pewnie w międzyczasie znowu się pojawią. Ostatnia odpowiedź. Pytacie się o tę pracę, nie ma jej na 100%. Ja dzisiaj przeszukałam internet, nie ma, od razu Google zwraca uwagę, że nie ma jej w internecie. To może być praca, która nie jest udostępniona. Natomiast jest na pewno mnóstwo prac już dotyczących wlewów z dużymi dawkami witaminy C. Poszukajcie sobie takich ośrodków, które tym się zajmują. Ja myślę, że jeżeli macie jakieś torbiele w trudnych, dziwnych miejscach, lekarze każą obserwować, nie wiedzą, co z tym zrobić, to po co czekać? Jak można spróbować? Jak są badania, które pokazują, że w takiej sytuacji, gdzie lekarze już krzyżyk postawili na drogę pacjentowi i ten pacjent do dzisiaj żyje i ma się świetnie, to warto próbować, nie? Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, życzę Wam udanego dnia.